Dagmara Moranowska, witam Państwa i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. A pogoda w ciągu tej najbliższej doby zacznie kształtować układ niskiego ciśnienia, a wraz z nim fronty atmosferyczne, które już od wczoraj przemieszczają się nad Polską. I tak początek nocy w całym kraju niestety zapowiada się pochmurno. Wszędzie opady deszczu, możliwe są też lokalne burze. Natomiast przejaśnienia, a nawet chwilowe rozpogodzenia pojawią się na zachodzie kraju. Za frontami popłynęło do nas nieco chłodniejsze powietrze i tak na zachodzie kraju od 8 do maksymalnie 9 stopni, 10-11 stopni w centrum i na północy i do maksymalnie 12-13 stopni w części południowo-wschodniej. Jutro natomiast czeka nas pogoda w kratkę. Głównie na północy i częściowo w centrum pojawiać się będą jeszcze opady deszczu, na krańcach północnych także lokalne burze. W drugiej części dnia opady pojawią się także na zachodzie, natomiast jutro całkiem pogodnie i słonecznie będzie na południu Polski. Na termometrach w ciągu dnia od 17 stopni na wschodzie do maksymalnie 20 stopni nad pozostałym obszarem. Cieplej na południu Polski, tutaj od 23 do 24 stopni. Spójrzmy teraz na mapy dla naszego województwa. Początek nocy na Kujawach i na Pomorzu jeszcze z przewagą chmur i z opadami deszczu. Natomiast w drugiej części nocy pojawią się już przejaśnienia, a nawet chwilowe rozpogodzenia na termometrach od 9 do maksymalnie 11 stopni we Włocławku. Jutro do południa w naszym regionie będzie jeszcze całkiem pogodnie i słonecznie, natomiast z biegiem dnia chmur zacznie przybywać i już w drugiej części dnia po południu pojawią się opady deszczu na termometrach od 18 do maksymalnie 19-20 stopni. Na barometrach wahania ciśnienia jutro 1001 hektopaskali. A ja życzę Państwu udanego wieczoru i dobrego tygodnia. Do zobaczenia.